Dzień dobry, witam wszystkie osoby spod znaku strzelca i zapraszam na horoskop na lipiec. Strzelec. Już patrzymy. Strzelec. Pierwszy tydzień. Relacje, miłość. Związki. Pierwsza połowa miesiąca jak najbardziej w porządku, bo tutaj i osoby, i panie, i panowie mają szansę na poznanie kogoś naprawdę. Ja tutaj mówię o osobach, które szukają kogoś, tak? Mają szansę na poznanie kogoś sensownego. W pierwszym tygodniu panowie mi się pokazała piękna kobieta. Taka, jakbyście patrzyli na nią, to byście sobie pomyśleli, że chciałbym, żeby ona była matką moich dzieci. To cesarzowa. Takie myśli będą gdzieś tam się kotłować w waszej głowie, że no, sensowna jest ta kobieta do związku. Panie natomiast mogą poznać też na początku właśnie tego miesiąca starszego mężczyznę, takiego, który ma na przykład swoją firmę, który jest tak zwany mężczyzna ogarnięty życiowo. Taki bardzo przyjazny, w porządku. I także i dla jednej, i dla drugiej strony tutaj się szykują takie osoby, poznanie takich osób naprawdę fajnych, sensownych. Ale coś mi się niedobrego tutaj potem dzieje. Potem jakieś są kłótnie, nieporozumienia. I dla niektórych to może oznaczać, że po takim etapie zauroczenia, w momencie, kiedy dochodzi do wymiany zdań, albo ja nawet nie wiem, czy to się będzie odbywać na etapie spotkania. Takie mam wrażenie, że to bardziej idzie w stronę taką, że im dłużej rozmawiacie na przykład ze sobą, czy to telefonicznie, gdzieś tam coś piszecie ze sobą i im bardziej się poznajecie, to tym więcej zaczynacie zauważać tego, ile was dzieli. No i dla niektórych to niestety może być taka historia, że po prostu dochodzi do ucięcia tego kontaktu, do zerwania kontaktu wręcz. Także taka historia mi się tutaj pokazała. Co natomiast, jeżeli chodzi o związki takie stałe? Panie w tym pierwszym tygodniu będą miały takie poczucie, że są piękne, tak? Bo karta cesarzowej to jest karta piękna. Ale żeby to poczuć, to ktoś obok was, oczywiście poczucie piękna i poczucie tego, że jest się pełnowartościową kobietą, to przede wszystkim idzie od środka. Ale mam takie wrażenie, patrząc tutaj na tego króla denarów, że coś takiego się wydarzy w ciągu tych dwóch pierwszych tygodni, że szczególnie tutaj panie w stałych związkach poczują się naprawdę bardzo kobieco, bardzo pięknie. Także to może być taka forma interpretacji. I wracając jeszcze do osób, które poznają dopiero kogoś, może też skorzystajcie z tego. Skorzystajcie i nie myślcie o tym, co może być później. Skorzystajcie z tego, żeby jak najbardziej się doładować energetycznie. Dlatego, że może pojawiła się ta osoba, może ruszyła energię, bo tutaj jest naprawdę bardzo wielki dynamizm i przygotowała miejsce dla kogoś zupełnie innego, tak? Czasami tak jest, że pojawiają się osoby, które są
posłannikami miłości. Także może spójrzcie na to z tej perspektywy. Ok, praca, finanse. Bardzo ładnie mi się ta praca pokazała. Docenienie Waszej osoby pod względem tego, co reprezentujecie sobą w danej pracy, w danej firmie, w danym zakładzie pracy, zarówno pod względem Waszych umiejętności, ale również tego, co wnosicie do zespołu, czyli Waszego uśmiechu, dobrego słowa, wszystkiego, czym reprezentujecie siebie, tak? No i tutaj mam wymierne korzyści tego. Tutaj może być jakaś propozycja, coś nowego mi się pokazało, co da Wam jakieś większe pieniądze. Może rozmowa o podwyżce, tak? Ktoś Was docenia, jest miło, dziesiątka denarów mi się pokazuje, jakieś nowe możliwości. No zobaczymy. Naprawdę bardzo pozytywnie tutaj idzie ten układ. Zdrowie i samopoczucie. Te dwa pierwsze tygodnie, właśnie myślę, że one korespondują z tym, co mówiłam o tej cesarzowej i królu denarów, tak, żeby... Jeżeli ktoś rzeczywiście się pojawi, to żeby wykorzystać znajomość z tą osobą, rozmowę na to, aby podnieść swoje wibracje, dlatego że ewidentnie mi tutaj wchodzicie w ten miesiąc w niskich wibracjach, w takim poczuciu samotności, osamotnienia, ale takim negatywnym. Tak jak być może będzie Wam się wydawało, że stan takiej stagnacji trwa już za długo. I Wam się to udaje, tak? Wychodzicie do asa denarów. Ale to nie rodzi się tak łatwo. To trochę się będzie rodziło w bólach. Popatrzcie, jak tutaj to wygląda w ten sposób. Dwie dziewiątki mi się pokazały. Tutaj jest dziewiątka denarów, tutaj jest dziewiątka kielichów. Spokój i pokój taki wewnętrzny, mam wrażenie, że tak jakby po różnych perturbacjach z tego miesiąca możecie wyjść w takim względnym spokoju. Czy to jeżeli chodzi o finanse i czy to jeżeli chodzi o pracę nad własnymi wibracjami, nad relacjami też z ludźmi. Trochę pracy przed Wami, ale może być zwycięstwo i mogą być dobre efekty tego. Zobaczmy jeszcze, jaka jest rada, bądź też ostrzeżenie dla Was. Król mieczy. Tutaj bym powiedziała, że ten król mieczy jest trochę ostrzeżeniem, aby nie zamykać się na to, co przychodzi. Bo niektórzy mogą powiedzieć... No fajnie, ktoś się pojawi, ale co mi z tego, jak to i tak mam na końcu, jest as mieczy, to jest ucięcie, odcięcie. To po co ja mam się w ogóle w to pchać? Ale potem wychodziło, że warto skorzystać ze znajomości, żeby przygotować się na coś innego. Ten król mieczy daje Wam radę, aby otworzyć się. Nie rozpamiętywać aż tak bardzo swojej przeszłości, wręcz o niej zapomnieć i otworzyć się na coś nowego. Także tutaj dla Was takie informacje na lipiec. Trzymajcie się, pa, pa.